chcemy znaleźć pierwiastek sześcienny lub inaczej pierwiastek trzeciego stopnia z liczby minus 343. Inny sposób spojrzenia na ten przykład to zastanowienie się, jaką liczbę muszę pomnożyć przez siebie 3 razy, żeby dostać minus 343. Jeszcze inny sposób spojrzenia na ten przykład to spojrzenie tak jak na potęgowanie. Ten pierwiastek to inaczej minus 343 do potęgi 1 trzeciej. Najlepszy sposób na rozwiązanie tego przykładu to rozłożenie liczby minus 343 na czynniki. Po pierwsze, zauważmy, że to jest minus 1 razy 343. Skupmy się w takim razie na razie na 343. Czy ta liczba jest podzielna przez 2? Nie, nie jest parzysta. Czy jest podzielna przez 3? Suma cyfr nie dzieli się przez 3, wynosi 10, tak? 3 plus 4, 7 plus 3, 10. 10 nie dzieli się bez reszty na 3. Ta liczba nie jest również podzielna przez 4, bo jest nieparzysta, przez 5 również nie, ponieważ nie kończy się na 5 ani na 0. Nie dzieli się również na 6, bo tak jak wcześniej stwierdziliśmy, nie dzieli się ani na 2, ani na 3. Ale zauważmy, że jest podzielna przez 7. Sprawdźmy to. 343 dzielone na 7. 34 podzielić na 7. 4 razy się 7 mieści. 4 razy 7, 28. Odejmujemy 6, spisujemy 3. 63 na 7, 9. 9 razy 7, 63. Dzieli się bez reszty. W takim razie zapiszmy, że to jest 7 razy 49. Zauważcie, że 49 to to samo, co 7 razy 7. Zauważmy, że nasz pierwiastek trzeciego stopnia będzie taki sam, jak taki pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 razy 7 razy 7 razy 7. To wynika z tego rozkładu na czynniki, tak? Minus 1 razy 7 razy 7 razy 7. Możemy to zapisać, możemy rozdzielić sobie te pierwiastki, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia razy minus 1 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 7 razy 7 razy 7. W takim razie zastanówmy się, ile wynosi pierwiastek sześcienny z minus 1. Jest to po prostu minus 1. Minus 1. Dlaczego? Bo minus 1 razy minus 1 razy minus 1 to jest właśnie minus 1. Tu jest razy wszędzie. Ten pierwiastek wynosi 7. Pierwiastek trzeciego stopnia z 7 razy 7 razy 7 to jest po prostu 7. Czyli minus 1 razy 7 równa się minus 7. To jest wynik naszego pierwiastka.